Hej, hej, moi drodzy, was niedzielny z tej strony, a my jesteśmy w Manor Lords, cały czas jeszcze w Manor Lords. Dobra, pierwsze owieczki przychodzą. Możemy zwiększyć, ile my sobie zaliczyliśmy? 5, dobra, zróbmy 10. Mamy troszkę kasy, zaszalejemy. Będziemy też mieli warsztat tkacki, na razie ludzi nie daje tam. Ale będziemy, bo wymyśliłem sobie, że trzeba jednak w miarę szybko podnieść ten poziom, tak żebyśmy mogli zdobyć kolejną umiejętność, o której myślę, czyli tą nieskończone złoża, czyli będziemy mogli wykorzystywać je na długi czas. No zobaczymy, potem tu jeszcze jest dużo fajnych rzeczy, ale tu chyba się nie dopchamy. Być może jeszcze tu kiedyś w tym pójdziemy, jak będziemy mieli już nielimitowane żelazo. No dobra, moi drodzy, teraz tak, ile mamy? Mamy desek sporo. Patrzę na tych ludzi, jak te armie wyglądają. A ja bym utworzył, moi drodzy, jeszcze jedną jednostkę. Broń drzewcowa. Co wy na to? Nie mamy. Oczywiście to nam rozdrobni, że tak powiem, ekipy, ale mam nadzieję, że w miarę szybko, no właśnie, włączymy warsztat kowalski, w miarę szybko nadrobimy. Teraz tak, patrzymy, co my tu mamy, czego mamy dużo. Ogólnie małych tarczy byśmy mogli trochę porobić. I łuków w sumie, czyli odblokujmy wszystko, co ma związane z wojskowością, i znaczy z wojskowością, z uzbrojeniem. Ach, dobra, niech to się dobrze sprzedaje. Zobaczmy jeszcze tu na handel. Kolczugi, to by może przeszywanic może, żeby były 3. Kurde, kolczugi, korci, żeby kolczugi. No, płytowe zbroje za drogie. Mamy trochę kasy. Dobra, zostawię tam trochę kasy. Mimo wszystko jeszcze tą kolczugę sobie odpuszczę. Myślałem też, powiem wam tak na szybko. Macie co? Dam rudy żelaza, mamy dużo. Jakbyśmy mogli to. Dobra, no tak zostawić jest 15 i ten szlak handlowy. Tu być może zarobimy sporo, bo mamy w nadmiarze sporo. Sporo w nadmiarze. Dużo mamy po prostu. Dobra, mąki też. Jęczmień trochę jest, tutaj sobie chlebek robią. Teraz tak, czy potrzebujemy na wszelki wypadek jęczmienia, a zróbmy 20 teraz, żeby już było. I w ogóle jedzenia wszystkiego po 15. Zobaczymy, nie, jak to wyjdzie, oprócz chleba. Niech będzie zawsze 15. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przez miejsce. 2 wolne miejsce na stragany. Wiecie co? Ja tu bym widział w tym miejscu jeszcze kolejny ryneczek. Albo tu. Nie? Chociaż tu by było chyba nadwygodnie. A żeby było to sensownie, bo mamy tu też małą stajnię. Dobra, wołka. Chodźmy tu po wołka. Ale wiecie co ja bym tu zrobił? Ja bym tutaj dał jeszcze jeden spichlerz. I jeszcze jeden, dam radę, jeszcze jedno składzik. I taki tutaj bym zrobił oto, znaczy to jest mój pomysł taki na ten moment. O, bo tutaj się połączą te drogi, prawie by się połączyły, dobra, na razie tak. Tu niech się połączy. No zobaczymy, moi drodzy, nie? Tu będą mieli transport. Po drugiej stronie skład. Nie wiem, czy tak bezczelnie nie po drugiej stronie nawet zrobić. A rynek tutaj. Chociaż teraz tak właśnie, czy tu w tym miejscu zmieści się jakikolwiek rynek? Miejsce na stragany jedno. To trochę mało. Dobra, to w takim wypadku tutaj byśmy machnęli. A, może zrobimy
tu i tu ryneczek. A? Dobra, tak zrobimy. No zobaczymy. Na razie to i trochę domków pierwszego poziomu. Ja wiem, że średnio one tu będą, że tak powiem, pasować. A żeby chociaż coś miała, jakąś jedną przybudówkę. Dobra. I po tej stronie też coś podobnego. Dobra, to nawet innego nie będzie. A jakbyśmy obrócili? Nic tu nie będzie. Dobra, tak, to są twardzi. To zacznie może w tą stronę. O, widzicie, coś tam było, nie? O. Proszę bardzo, jest. Dobra, dwa domki. Tu by można było wodę. Gdzieś tu... O kurde, zimą to nawet nie widać. Dobra, tutaj gdzieś woda by mogła być. Dobra, na razie tyle, bo nie widzę, co się dzieje, moi drodzy. Śnieg trochę tu przeszkadza, zdecydowanie. I teraz tak, ryneczek. Czyli ja nie mogę przez drogę go dziabnąć, ale mogę go na przykład dziabnąć tu. I tu był 14 straganów. To by było ok, ale ryneczek to dobrze, jak ma drogę dookoła. Więc zróbmy tutaj, o, takie przejście i teraz łatwiej będzie nam wyznaczyć gdzieś te granice tego ryneczku. 14, nie wiem, czy nie za dużo. Wolę mniejsze te ryneczki, nie? No i dobra, ryneczek nic nas nie kosztuje, kliknięcie po prostu. Proszę bardzo. Cały ogarnięty. No i zobaczymy. Niech to pobudują. Chętnie bym tu kogoś nawet z tej piekarni chyba wywalił. Bo jedzenie na razie jest ok. Co prawda chleba... No właśnie, i tak nie ma na koło na straganie, więc lepiej niech budują. No zobaczymy, moi drodzy, jak to wyjdzie. Taki mój pomysł, żeby trochę rozruszać transport jedzenia. Bo mam wrażenie, że tutaj transport szwankuje. Nie tyle jego brak, bo go nie, bo go mamy. Tylko problem jest z transportem. Dobra, korzystniejszy handlarz, bo już się zastanawiałem, czy... Dobra, czy tak, 8 dachówek. Dobra, tu na razie nie mamy, więc ja bym cię dał tutaj... A, tu już jest. A, to 3 do budowy. Dobra, niech idzie 3 do budowy. Tu 2 robi, tu 3 aż robi. No dobra, dlatego mamy 700. Za mało funduszy na import. Dobra, spokojnie. Przyjdą, znajdą się. Nie teraz, następnym razem. No, mamy już 6 zwierzaczków. Czy nam mąka rośnie? Wełna też powoli. Ruda nadal dużo. Rudy. No, zobaczymy, może ktoś się pojawi. Byłoby miło. Dobra, ilu mamy już ludzi? 15. Widzicie, już 5 się zrobiło. No, no miło z ich z strony. Łuki na razie wstrzymam. A to kaletniczy, przepraszam. Znaczy ja robię 3 poziom kaletniczego. I 3. I 3 poziom, dobra. Tylko łuki spauzujemy. Bo patrzę, czy my mamy obrania. Mamy tylko buty, cholewka. Szału nie ma, nie? Dobra, 200-300 kasy, no i to rozumiem. Następne nowe kompanie, dobra, najemników, to nie. My tu na razie teraz rozrabiamy w budowaniu, moi drodzy. No bo chcę tu podgonić trochę. Parcele, poziom 2. Ktoś tu mieszka, w ogóle mieszka. No to zróbmy 2 poziom. Dobra, trochę kłódek mało. Tu 2 osoby są, ale jakoś tak... A, dobra, tu jest dodatkowe 2. Zimą niewiele robią, nie? Dorzućmy tutaj 3 osobę. 3 osobę i damy... No ten teren, nie? Niech tutaj ogarniają, zobaczymy. Jak my tu... zwierzaczki cały czas są słabiutkie, no ale to... Chyba innej opcji nie ma dla nas.
Tutaj ten drugi w knajpie też by się przydał. Mamy piwo w ogóle? Piwo minus jeden, czyli nie mamy piwa. Ale jęczmień mamy, więc to jest znowu ciekawe, nie? Że niby jest. Cztery, to też wszystko na full. Dobra, zobaczymy, czy przyszedł wołek. No tak jakoś idą i nie mogą dojść, nie? Dziwne. Miejsce w stanie. Tutaj przyszedł. O kurde. A czemu nie tam? Jak ja bym nie chciał, no to jest, ja chcę mieć tam zwierzątka, a nie tutaj. To trochę nie halo. Bo co, byśmy musieli mieć jeszcze jednego i dopiero potem tu przyszedł? To takie upierdliwe. Dobra, trzeba tych też chyba przenieść, żeby mogli sobie z dowolnego lasu wybierać, bo tu już się kończy. Kończą zasoby. Dobra, budujecie to? Tak, budują i nie budują. Może kamienia zabrakło? Nie, jeszcze trochę kamienia mamy. Chyba, żeby... Nie chcę tam, gdzie jest pojedyncza rodzina. Tu, jakby ich zrobić... piwowarem? Czy tkacki warsztat, moi drodzy? Bo będziemy mieli wełnę i włóczkę, będzie można coś zrobić z tego, pewnie albo ubrania, albo te płaszcze, albo nawet przeszywanice. No bo tutaj ciągle tego jedzenia brakuje i to mnie normalnie tak drażni. Targ różnorodność 83. Zobaczcie, wszystko niby jest, jest dużo tego, a te sieroty nie mają. Rozumiecie? Coś z tego? Nie ma jedzenia, nie? Dziwaczne. W ogóle tak jakby nie było niczego. No tutaj mają przynajmniej cztery typy jedzenia. Magazynowanie, stragany z ubraniami. No właśnie się zastanawiam, nie? Bo czy już... Nie, ale nie mamy tkaczy jeszcze. No teoretycznie... Teoretycznie byśmy mieli, bo tego możemy stąd zdjąć. Pójdzie tu na tkanie. Ale mamy dopiero jedną wełnę, a bo zimą się nie zbiera. Dobra, to trzeba poczekać do wiosny. No, kolejni. Widzicie, już brakuje jedzenia. Tym przynajmniej jedzenia nie brakuje, więc może tu zrobić ten browar. A tu na co tak zostanie, nie? Bo tego chyba nie mogę w ogóle... No, tak wygląda, jakbym nie mógł w ogóle przekwalifikować. Dobra, pomyślimy z tym browarem. Dwa piwka, no szału nie ma. Coś, transport skóry. My tu w handlu żeśmy chyba zaklepali sobie tą skórę. No właśnie, dobra, zróbmy 10, bo widzę, że piątka to trochę mało. No będziemy mieli drugi rodzaj ubrań, też będzie trochę lepiej. Dobra, budują strasznie powoli. Dobra, przyspieszmy czas. Patrzcie, cały czas jest zero. Dobra, biorę tu kolejnego wołka. A on idzie do małej stajni. No to niby jest mała stajnia, tylko ciekawe, do której małej stajni. O, mamy nową rodzinkę. No i bardzo fajnie, warsztat Kowalski. Dołączyli. Zaopatrzenie kaczmy, jak zwykle, nie? Dobra, parcela mieszkalna poziom drugi, to chyba tutaj. No, a jakbyśmy tu zrobili... tego krawieckiego będzie miał blisko, nie? Chociaż nie, oni mają dużą ilość marchewki, więc... O, spichlerz ukończony. Dobra, przynajmniej jedną osobę muszę tu dać. Skład to samo. No i teraz wyjdzie, że nie będzie ludzi do pracy, nie? Dobra, trzeba będzie stąd tą jedną rodzinę wyciągnąć. Tak, tu muszą być. Patrzcie, tu są dwa. I tu też dwa, a tu będzie nadal zero. Czyli zamawiamy, a nie przychodzą wcale tu, tylko do najbliższego, no, gdzieś tam po drodze. No to trochę nie halo.
Trochę nie halo. Dobra. Komu jedzenia brakuje? Pewnie tym, nie? Nie, ubrania tym razem. Dobra, ile mamy? 9 łowie, 10 łowieczek. Dobra, to zróbmy 20. 15 na razie. Jak się zrobi 15, to machniemy 20. Bo będzie zaraz wiosna i będzie można mieć z tego pszędzę. Dobra, chałupki się budują. To jest magazyn. To jest pichlerz. Zauważono nieprzyjacielską jednostkę. Moi drodzy, będzie bitwa. Jednostkę, to cztery jednostki zauważono nieprzyjacielskie. I tak wcale za daleko to one nie są, powiem wam. Dobra, trzeba mieć to na oko. Czy się kiedy? W marcu, jak zwykle, nie? Jak się wiosna zaczyna, to ci atakują. Dobra, czy tu można by... Nie, tu jest... A, tu nie było dodatku, tylko... Tu jest dodatek. A ja bym tu zrobił naprawdę... Nie, chociaż nie, tutaj... Kurde. Tu by najlepiej gdzieś było to zrobić. Tu, tylko tu nikogo nie ma. Ale byśmy mogli mieć, jeżeli tu ktoś przyjdzie... Zamieszkać... Dobra, daję do warsztatu tkackiego teraz już kogoś, no bo jest wiosna, więc zaraz będą... Nie? I jakby ktoś tu przyszedł zamieszkać, to moglibyśmy... Dobra, zróbmy drugi poziom. Tak dla bajeru. Patrzcie, deski nadal są. Patrzę na te bronie. 16 broń drzewcowa. Mamy na full wszystkich. No dobra, to nie będzie tak... To nie będzie tak źle. To niech robi jeszcze broń drzewcową. Tu wszystko jest fajnie. Gdzie są ci bandyci? Idą. Dobra, jakbyśmy jeszcze coś dokupili do naszych asiorów. Żeby ich 12 przynajmniej było. Dobra. I teraz już brak rekrutów. Jasne. Ale poczekamy na nich chyba, nie? Bo zanim jak tu dojdą... Cholera, tylko mogą pobiec wtedy. No dobra, zobaczymy, bo już raz się dałem zaskoczyć. Stragan z ubraniami budują. Dobra, gdzie oni są? Wchodzą na nasz teren i idą podpalać. O, nie, 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 nie. Nie ty, tylko ty. Dobra, wychodźcie tutaj. Łucznicy... Na razie niech staną za wami. Zbióreczka. Dobra, tu trzeba szybciej się zebrać. No widzę, że tu chłopaki nie będą żartować. Dobra. Jak nic. Idą nam niszczyć kopalnię. To mi nie bardzo pasuje, powiem wam szczerze. Ale może jak zobaczą naszych asów, to postanowią jednak zaatakować nas. Nasze jednostki, bo to też tak chyba bywało już wcześniej. Miałem wrażenie, że one tak reagują. Dobra, czy mamy tu? Mamy już człowieka, tu mamy i tu mamy. No po 26 może nie są... A w sumie są pełne składy, ale będzie można mieć więcej ich, nie? Dobra, dobra. Dokąd wybiegniecie, towarzysze? Dobra, spróbujemy... O, już tu są blisko. Próbujemy stanąć tutaj. My leech, to jest my leech, dobra. Buciorki. Niech pójdą tutaj. A cwaniaki niech schowają się tu w krzakach. A łucznicy niech sobie tutaj chapną. O. O. Moi drodzy, zastanawiałem się też, trochę odejdę od tematu, nad tym, żeby może wrzucić to do nowej, takiej próbnej wersji, ale przyznam wam się szczerze, że tak poczytałem o tym, to mam wrażenie, że ona więcej namieszała niż pomogła, więc na razie sobie odpuściłem. Dobra, tutaj widzę idzie, ale tu może być... Muszę ustawić ich tu, bo ja nie wiem, czy ktoś tu mi nie wyskoczy z boku. Dobra,
tym dajemy Fire at Will. Zobaczymy, jak to wyjdzie, nie? Dobra, wy se stańcie tutaj. Bronić się pięknie. Stand still, tak jest. Niech łucznicy nawalają. Poczekamy. Bronić się. Tak jest. Bardzo ładnie. Dobra, ten będzie trzeci. To sobie wystawimy ich tutaj. A tych spróbujemy zaatakować. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oh. I na... Nie, 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 nie. To są dziwne ludzie. To spróbujemy od tyłu. O, nasi też odbywają. Dobra. Dobra, trzeba tu pomóc. Chociaż ci też, nasi zginęło naszych chyba ze dwóch. Tutaj dwóch, tu chyba jeden. Ale idzie nieźle. A ci czemu nie strzelają? Strzelać! Strzelać, strzelać! Dobra, tu powinno być w porządku. Też jedna osoba niestety straciła, ale za to mamy. Dobra, pokonaliśmy ich. Nie było dużych strat. Mogło być gorzej. Powiem wam szczerze, dobra. No i wydaje mi się, że w tym momencie od razu wszystkich zwalniamy do pracy. I mamy dużo punktów. Bardzo dużo punktów. Co powoduje, że zajmuję od razu ten teren. Zawsze będzie to łatwiej. Okej, dobra. A my, moi drodzy, co musimy zrobić? My musimy jak najszybciej... A, trzeba teraz trochę poustawiać ekipę inaczej. Na pewno potrzebujemy, tak, tu jeden, ale ładnie, kurczę, zaobsadzili to drzewkami. Dobra, pytanie teraz, skąd mogę zabrać? No i to jest zawsze problem, nie? Mamy jeszcze jakąś mąkę? Kurde, jeszcze mąki zostało. Dobra, zostanie jeden tylko. Muszę dać go przynajmniej do kościoła, żeby naszych pogrzebał. Nie ma innego wyjścia. Na razie 20 broń drzewcowa. Kurczę, no nie, no to potrzebne jest nam ta sztaby, więc nie mogę. Dobra, członkowie dołączali. O, zauważono armię innego władcy. Też na nas idzie? A, ciekawe, nie? Co oni robią? A gdzieś się wycofują. Chyba. A, czyli na razie mnie nie atakuje. No i dobra, trochę powiem szczerze, mogłoby być ciekawie. Nigdy nie wiadomo, nie? Jeszcze z takimi niebandytami nie walczyliśmy w sumie. Tak mi się chyba wydaje. Dobra, i teraz tu. Tu jest ok. Skąd my mamy tych ludzi wziąć do pogrzebania zmarłych? Nie chcę tu pobierać ich stąd, bo tu... Bo tu, dobra, w mnie nikogo nie ma. Jak tam panowie? Wracacie? No jest trochę tutaj, nie? Niestety tych do pogrzebania. Już tu rodzinka, widzę, ogarnia. Ale zdecydowanie, kurczę, przydałaby się im pomoc. Tylko nie mam skąd wycofać ludzi. Targ, zero miejsca. Dobrze, tu macie drugi, to otwierajcie tam. Stragan z ubraniami, budowa zakończona. A, tutaj się teraz budujecie, a tu też jeszcze tylko jedno wolne miejsce i dobrze. A, poziomy mieszkań też by można było machnąć już. To są kózki. Ci są drugi poziom i ja bym ich przerobił na warsztat krawiecki. Na serio.
Przerabiamy na warsztat krawiecki. Zawsze będzie coś. Dobra, parcele mieszkalne. Dobra, tutaj mamy jakiś stragan. Czekaj, czy tu ludzie są? Nie, jeszcze nie ma. I nadal nie mamy tu żadnego tego. Ja zamawiam kolejnego. Mam nadzieję, że teraz tutaj trafi faktycznie. Dobra. O, ludzie nam się skończyli zupełnie. Czyli ja... A, bo zmieniłem na warsztat. A, no tak. No tak, nie pomyślałem o tym. Dobra, robimy pojedyncze raz stąd. Tutaj nie mogę. Tu mogę jednego spokojnie i dam... Tutaj niestety, bo są potrzebni do grzebania zmarłych. Czy mamy jeszcze jakąś... jeszcze trochę mąki jest. Powiem wam, że tej... Żniwa były całkiem skuteczne, nazwijmy to, nie? Jęczmień, jęczmień. Ugór, jęczmień. Co jest? Przepraszam was, bo to... Tu mamy jęczmień, później ugór, potem pszenica. Dobra. Tu mamy chyba pszenicę, nie? Tak. Tu... No jakbyśmy dali tu pszenicę? Nie, za słabe, wymęczone. To też nie, no musi tak zostać, niestety. Dobra, będą nam tu chować tych wszystkich zmarłych. Powoli to niestety trwa. To jak zwykle czego brakuje? Ubrania. No dobra, będziemy mieli tutaj wytwarzanie. A właśnie, mamy tylko jedną osobę. Ile mamy desek? Okej, deski jeszcze są w porządku. Łuki się cały czas robią. Małe tarcze już można chyba odpuścić. Byśmy musieli przerzucić je na coś innego. Przerzucić się na coś innego. Jak wyglądają kółka? Czy ktoś te kółka w końcu kupił? Kupił! A! Deski to też są dwie deski. To co jest inaczej? Co jest lepsze, bardziej lepiej się sprzedaje, droższe? Czy te... Nie, bachówki, nie to. Części drewniane są za 5, a duże tarcze za 6. No to duże tarcze lepiej się opłaca. Nie ty. I robimy duże tarcze. Dobra, kolejna rzecz. Jeszcze coś tu widziałem w tym handelku. Potrzebujemy gliny. Gliny, gliny, gliny też. Przywóz, niech tam tej gliny będzie, zobaczcie, tania jest jak szpadel, więc możemy spokojnie mieć 15 gliny, nie trzeba jej nawet kopać u siebie. No dobra, tylko problem jest z tym, że ja znowu nie mam nikogo tu, a już sezon się zaczął. Dobra, wiecie co, ile mamy? Ruda się sprzedała. Ruda się sprzedała. Barwniki, dobra. Skąd mogę zabrać? Znikąd, tak naprawdę. Znikąd nie mam... Nie mogę zabierać ludzi. No dobra, to puszczamy czas. Może się pojawią nowi. Mamy dużo miejsca. To będzie powoli naprawdę trwało. Pojawiły się nowe te? Jeszcze nie, ale na pewno się pojawią. Bo tam były jakieś straty minimalne. 35... O, jest, widzicie? Stawia nowy nagrobek. Będą przynajmniej jeszcze ze 2 albo 3. No, ludzie, gdzie jesteście, jak to mówią? Tak, zajęliśmy region i dobrze. Mamy trochę kasy, wiecie co? Jakbyśmy tych mogli mieć 24, tak powolutku i będę sobie... O! Żeby w razie czego zostały jeszcze na najemników, nie? O, to będzie strasznie powoli to trwało, kurde. Pobudowali już to? Ja pierdzielę, tak samo, tempo jest zabójcze. Nie, bo wymyśliłem sobie, żeby zabrać ich wszystkich po prostu do... Mamy w końcu wołka tutaj, nie? Cztery browary w spiżarni, czyli w tawernie. O, są i ile mamy tych?
3 wełny, okej. Czemu nie mamy przędzy żadnej? Ale przędzą byśmy na razie nie handlowali, handel. Przędza nie handlujemy, no i dobra. Bo ja bym chciał z tego robić jednak... Gdzie to jest? Co to? Złożone zamówienie ma stanie. Nie, to jest... bo nie wiem, co jest możliwe do zrobienia. Dobra, muszę czekać, aż to w końcu wybudują. No, nie jest to takie szybkie, nie? Jak jest tylko jedna rodzina. Ale to jest ciekawe, że żarcie, mówię, się uspokoiło wreszcie. I nawet... Ten wypiek chleba, nie? Ile jeszcze mamy mąki? Prawie do następnego lata nam starczyło. No to tak sporo było jednak. Tu coś na plusie mi się pojawiło. Kolejny na plusie. O co tu chodzi? 4 rodziny. Może o to chodzi. Może o to chodzi. Jest, warsztat krawiecki. Mamy. Co tu można robić? Płótno nie mamy. Przędza i barwniki, płaszcze. No, tylko to, bo barwniki robimy i płaszcze. No i dobra. I już wszystko w temacie. Dobrze, dobrze. Musimy poczekać, aż tych ludzi naprawdę tu nam przybędzie. Coś w tym składzie jest? Jest. Proszę, proszę. W spiżarni nie za dużo, ale zawsze. No, czekam, żeby teraz tym razem... Porcela poziom drugi, wrzucić wszystko, budowa stragon z ubraniami, wrzucić wszystkich na zbieranie jagódek. Ale nie chcą przyjść nowi. Nie chcą przyjść nowi, to też jest ciekawe. Tu znowu nie ma czego. Ubrań? Te. To ścięte, powalone drzewo mnie trochę wkurza. Się zastanawiam, jakbym obóz dorwali. Wiem, że trochę głupie. Dał tutaj, czy mi nie zbiorą tego drewna wtedy od ręki. No i niech przyjdzie kolejna rodzinka. Jest, zebrali. Widzicie, to jest sposób zaawansowane. O, i teraz może... Zastanawiam się, czy ten młody las jest do ścięcia, ale chyba nie, bo nie podświetla się, więc okej, ale on będzie do ścięcia, nie? Ile mamy? 16. A ile chcemy? A weźmy 20. Niech nam robią tej przędzy. O, mamy wełnę, dobra. Mamy wełnę i jedna przędza. Dobrze jest, to może coś tu będzie się robiło, powiem wam. Może coś się będzie robić, nie? Oni mają gdzieś swój stragan? Transportuje, nie. Nie widzę, żeby mieli. Dobra. Na razie próbujemy dalej tak, jak jest. Aż się pojawią nowi ludzie. Bo na razie tylko rodziny się... pojawiają nowe. Będziemy wstrzymane. Nie chcę wstrzymać budowy. Rany. Znowu się pokręciło. Dachówek nie ma. Ale nie mam kogo dać na ten. Trudno. Dobra, niech pobudują to. 4 pniaki to powinni mieć. Dokładnie. Nowe kompanie najemników. Okej, ale nowi ludzie. Tak jest. Ale to do warsztatu się wprowadziła i znowu, nie? Ja, członkowie dołączyli, tak jest. Czyli nie ma lekko. Nadal mamy dużo ludzi, ale w rodzin jakby mniej. Dziwne. I tylko jedna... Czy pozbieraliśmy już wszystkich? Chyba tak. To ja pozwolę sobie wycofać ich tutaj stąd. Zresztą zobaczmy, co lubią. Oczekuję, dobra, nie ma problemu.
czyli tu pójdziecie zbierać jagódki. Trochę przyjemniejsze zajęcie. Prowadzi woł. O! Czyżby jednak był jeszcze jakiś? Oczekujecie do domu? Nie. No to do widzenia i od jutra pracujecie jako zbieracze. Na szczęście to zawsze jeden był, więc jakiś odrobinę tych jagódek będziemy mieli i szczególnie jeszcze ziółek. Też istotne. Też to wszystko jest istotne, moi drodzy. Dobra. Szybciej, szybciej, szybciej. Pokonani w końcu bandyci. Opłaciło się zdecydowanie. Wszystko członkowie rodzili. Wprowadziła się nowa rodzina, ale do Łuczarskiego. I tu się nie pojawili nowi do pracy, nie? Trzeba ostrożnie przy tych wytwórcach, bo się można zaciąć w ten sposób, że owszem, nowi ludzie przyszli, ale i tak nie mamy ich do dyspozycji. Dobra, jestem ciekaw, jak wygląda ciuszki. Płaszcze 0. Zrobiliście chociaż jakiś jeden płaszcz? A, no, dawać. Transportuję. O, coś się dzieje. Mamy tak. Będzie, bo jest i przędza, i barwniki. To teraz w końcu chyba to ogarniemy. Zastanawiam się, co to za miejsce na pastwisku. Przy warsztacie krawieckim. Ciekawe. Kolejny miesiąc, a my bez ludzi, że tak powiem. Stragan z ubraniami. O, to chyba się ruszyło. Budowa ukończona. I to tu! I fajnie w końcu zadziałało. Oczywiście jest pusty całkowicie, ale jak zwykle. Dobra, mamy tu skład, więc będą też mieli ciuszki blisko. Dobra, nie jest źle. Ludzi więcej dacie. Zobaczcie, oni przychodzą, ale od razu już skupiają się na robocie, a nie mam ich do dyspozycji. Kasę też niezłą mamy. 300 coś. Myślę, że możemy sobie dodać kolejnych dwóch. Czego nam brakuje? Rekrutów. Jak wygląda 35 łuków. Dobra, na razie spasujemy. 32 duże tarcze. Myślę, że też spasujemy. I zmienimy je na te trybiki. Wiem, że trochę gorszy interes. Ale może będzie jakaś dywersyfikacja towarów. To też ma tutaj chyba wpływ. Broń drzewca 37 wystarczy i będziesz robił włócznie. Będzie robił włócznie. No dobra, hełmy, kolczugi niestety nie możemy, więc na razie w ten sposób. Dobra, no to lecimy dalej. Jestem ciekaw, kiedy pojawią się płaszcze, czy w ogóle się pojawią. Będę zerkał po prostu tak na szybko. Jest płaszczyk, jest i zniknę. No dobra, czyli jest biznes, dobra. Powolutku się to kręci. Dwa płaszczyki są. No, chcesz kupić to? Proszę, zapraszamy. Czy już nie narzekają? O, już nie. I my to lubimy. Tak, to my się możemy dogadać. Czy oni mogą... Aha, jak to zabiorę, to ludzie mi znikną, nie? Bo jeszcze... Ale teoretycznie wszystko mamy. Kowalski, browar. Właśnie, jak z browarem stoimy? 6 piwa. Bardzo dobrze stoimy z browarem. Czerwiec, a ludzie nie przychodzą, nie? Kurczę, no nie wiem. To jest trochę też dziwne. Mamy taką dobrą, że tak powiem, miasteczko. Wszystko tu jest. A oni nie przychodzą. Aż dziwne. Miejsca dużo. Dobra, wiecie co? Powoli będę patrzył na te trzeciego poziomu. To już jest trzeci poziom. Tu tak, a nie mamy tych. A, widzicie? Jest problem, bo nie mam ludzi, kurde, żeby dać.
Dobra, tego zabieram i tak nie ma. Będziesz robił teraz DT. Nam, jak one się nazywają? Dachówki. Części drewniane się też robią. Dobra. Może się ktoś jednak pojawi, kurde. No halo. Halo, halo. Tylko 181 mamy. Mało. Może być więcej. Na maksymalnej prędkości, żeby jak najwięcej. O, 70%. No ludzie, no przychodźcie tutaj. Przychodźcie. Przecież normalnie to Ameryka. Nowe kompanie najemników. Nowa rodzina. Jest. Parcela poziom drugi. Dobra. Czyli nie jest tak tragicznie. Mamy w końcu kogoś do roboty. Dorzucę ją tutaj. Bo jak widzicie, schodzimy do zera prawie, nie? W razie czego będę mógł ją stamtąd zabrać, jeżeli będzie mi potrzebna w innym miejscu. Ile mamy? Co on mi tu pokazuje? Dachówki zero. Halo, no kurde, proszę to działać. Więcej ludzi, więcej ludzi. Więcej ludzi, jak to mówią. Patrzcie, kurczę, ile tego wszystkiego jeszcze było. Chleb jak długo wystarczy, prawie do drugich żniw. A, być może to tak jest, że jeżeli... No tak, bo mamy dywersyfikację jedzenia, wszyscy muszą jeść chleb, nie? Jedni wolą co innego. Dobra, ja bym sobie zakupił tu jakiegoś konika. Zawsze to dodatkowe 4 nogi do transportu. I mocny kark, jak to mówią. Dobra. No, no. Mamy już te jedna dachówka. Dobra. Wiem, że to trochę głupie, ale no nie jestem w stanie ogarnąć tego jednym człowiekiem, widzę. Więc rzucę tu dwóch. Glinę mamy? Mamy. Niech dachówy robią. Róbcie dachówy. Mogę je kupić zresztą. Czekajcie, może zróbmy tak, żeby zawsze były 4. Szlak możemy stworzyć. Przywóz, niech będą 4, 5, dobra. Niech zawsze będzie jakieś 5 dachówek. A będziemy je też robić, więc... Tu chodzi o to, żeby w danym momencie mógł ten poziom podnieść bez większego problemu. Czekamy na dachówki. 3 dachówy. Dachówki tak szybko się jednak nie robią. Jest, są 4, ale co? Jak niespełnione, jak są 4? Muszę jeszcze raz, naprawdę? O, tu mogę. Dobra, niech robię marchewki 3. poziomu. O, jest też rodzinka. Dobra. Co to znowu nie ma? Pewnie jedzenia. No jak zwykle, nie? Spichlerz prawie że pod nosem, a oni bez jedzenia. Dobra, 2. Dam tutaj jednak jeszcze tą jedną osobę. Niech to będzie na full jedzenie. Dobra, ci tu budują. Ile potrzebujemy? Jeszcze 2. Dachówek mało. No, tu byśmy machnęli, nie? Cały 3. poziom. To jest tylko jedna rodzina, to było nie głupie. Ale warsztat krawiecki, trochę się boję, że mi zabierze człowieka. Chociaż nie, jak jest tu jedna rodzina, to chyba nie zabiera. Tak mi się wydaje. No, znowu. Jedzenia nie ma, standard. Najlepsze jest to, zobaczcie, tu są stragany, 20 coś kłębków, w ogóle masakra. Po co tyle straganów z ubraniami? Niech mi ktoś to wyjaśni. 4 stragany z ubraniami. Przecież to jest bzdura. W jednym miejscu. Czemu to się tak idiotycznie spawnują? Tu mamy puste miejsca, aczkolwiek tu też jest stragan z czym? Z ubraniami. Dobra, mamy wrzesień.
Mamy wrzesień, więc nie ma wyjścia. Skończyły się tu zabawy. Wszyscy do rolnictwa tym razem, moi drodzy. Na chwilę nawet przerwę tą idyllę. I dodamy tutaj, zostawimy sobie tylko jednego i zabieram, tutaj się kończą. Więc spokojnie dwóch zabieram do rolników. Jeszcze popatrzę, co by tu można uczknąć. Nie, tu są wszyscy, tutaj ten jeden musi zostać, jedni budowniczowie, no niech zostaną, dobra. Patrzę jeszcze tutaj. Na razie jednego stąd też machniemy. No i dobra, powinni ogarnąć sytuację. Są dwa pola do ogarnięcia, przynajmniej na ten moment. No, coś zbierają, dobra. Nie wiem, jak to jest z tą wydajnością, ale nie sądzę, żeby to już aż tyle było. Dostępne zarządzenia to nie, ale przyspieszmy ten czas na maksa. Patrzę po prostu, ile tego jęczmienia zbierają, nie? Trochę jak kot napłakał. A tu niby 80, nie wiem jak to działa. A tu mam 11, a tu robi 80. Nie wiem, czy jakiś błąd jest. Albo tu podaje jakąś przelicznik tej wydajności, nie? No dobra, i co rzucili się teraz tutaj na... To też jest 303 wydajność, No niemożliwe, żeby z tego wyszło 300 zasobów, to w ogóle nierealne wręcz. Dobra, dopadli się. Pszenicy, patrzę ile jest, tutaj zliczę od razu. Jak będzie koło 50, to będzie nieźle. Tylko, że deszcz pada cholewcia i mi zniszczy zasoby. 54, no dobra, brać to wszystko i wynosić, bo mi zaraz deszczyk to zniszczy. Halo. Halo, halo. No i już. Zbieramy, zbieramy. Zbieramy. Przyszedł popatrzeć? To się zabiera, a nie. Ludzie, szybciej, bo to marnieje w oczach. Dobra. Teraz pytanie, co my tu mamy? Tu ma być jęczmień, tu ma być jęczmień. Tu ugorek. I tu ugorek, nie? A może pszenicę w jednym zrobimy? Dobra, ja tu zrobię w jednym pszenicę. Pszenica, jęczmień, ugór, ugór. Dobra, niech tak zostanie. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzą, moi drodzy. Ale myślę, że to już w kolejnym odcinku. Mamy tutaj mały dodatkowy spichlerz, mamy też mały skład i mamy rynek, który jakoś się tworzy, stragan z ubraniami i jest z jedzeniem. Dobra, najważniejsze jest właśnie, żeby jedzonko tutaj też było. Będzie dodatkowy zasięg tego jedzenia. No i mamy kupę miejsca, nie? Na podnoszenie poziomów. Mamy 4, mamy 6 dachówek. To ja tylko zakolejkuję te kuski, niech się już robią. A my będziemy czekali w następnym odcinku, myślę, zrobimy ten kolejny poziom miasta i będę miał tą kopalnię niekończącą się. No dobra, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za wspólną zabawę, za oglądanie i czekam na wasze podpowiedzi, moi drodzy. Trzymajcie się, hej, hej.